Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na zrazy zawijane wołowe w sosie myśliwskim. Naprawdę urokliwe, smaczne danie. Można podać z pampuszkami, kluskami śląskimi, wszelkimi kaszami. Jakąś fajną surówkę do tego sobie zmontować i zajadać. Naprawdę danie palce lizać. Życzę Państwu smacznego i zapraszam Państwa na film. Miłego oglądania. Składniki na zrazy zawijane w sosie myśliwskim. Kiedyś w barach robiło się to jako mielone, w lepszych restauracjach jako bite. My zrobimy zrazy bite. Potrzebne będzie około pół litra dobrej wody, rosołku jarzynowego, 500 do 600 gramów dobrej wołowiny. Najlepszy by był tu rozbew, polędwica, około 5 grzybków, najlepiej kapelusze namoczonych, około 100 gramów kiszonych domowych ogóreczków, około 100 gramów wędzonego boczku, pół szklanki, czyli 100 gramów czerwonego wytrawnego wina, dwie cebule, kawałek kolorowej papryki, ziele angielskie, liść laurowy, jedna łyżka musztardy, jedna mała łyżeczka majeranku, pieprz czarny lub biały, sól do smaku. I parę łyżek oliwy, oleju do smażenia. Wszystkie składniki na nasze zrazy zawijania w sosie myśliwskim rozdrabniamy, czyli cebulę kroimy w piórka, ogóreczki w paseczki, grzybki w paseczki, paprykę w paseczki, boczek w paseczki. Rozdrabniamy, miażdżymy sobie nasze ziele angielskie, listki laurowe na mniejsze kawałeczki. Wody po grzybkach nie wylewamy i całość sobie dzielimy 2/3 jako farsz, 1/3 jako sos w naszej całości komponentów na zrazy zawijane. Wszystkie pokrojone, czyli te 2/3 naszych składników na farsz dajemy do myseczki, dajemy tutaj łyżkę musztardy, sól, pieprz, czystek majoranek i mieszamy na farsz, żeby mniej więcej było jednolite, ziele angielskie, listy laurowe. Także musimy to wymieszać, spróbować, czy ostrość, smak nam będzie odpowiadał. Farsz do naszych zrazów zawijanych mamy gotowy. Nic nie szkodzi, jak troszkę więcej go będzie. Zawsze możemy później go wrzucić, włożyć do sosu. Mięso nasze wołowe kroimy w poprzek włókien. I tutaj wyszło 65 kawałków. I cieniutko przykrywamy folią do żywności i cieniutko, żeby dziur nie zrobić, rozbijamy nasze mięso. Na jednym kawałku mięsa Państwu pokażę, jak to rozbijać. Będzie teraz hałasz, już nie będę komentował, bo być może nie będzie za dobrze mnie słychać. Czyli równomiernie musimy rozbijać. Nie walić młotkiem w jedne miejsce. W koło równomiernie nam się tak potrzeb kształtuje. Zawsze musimy pamiętać, żeby brzegi były bardziej cienkie jak środek. I tak wszystkie nasze kawałki mięsa musimy rozpuścić. Dzielimy sobie nasz farsz na tyle części, ile mamy kotletów. Ja tu mam 5 kotletów, 5 takich kuleczek. I na rozbite tutaj z brzegu układamy sobie farsz. Zbliżamy sobie troszkę rękę, troszkę jakiś szeroki tasak czy nóż. Podkładamy, podważamy tu z jednej strony. I wałkujemy sobie, tak zwijamy w taki rulonik. Jak zwiniemy, później w rękach, oczywiście wilgotnych, musimy to pozaciskać, żeby utworzył nam się taki wałeczek. I żeby nam farsz nie wychodził. Mocno musimy docisnąć i pamiętać, gdzie było zawinięcie i zawinięcie sobie ułożyć do dołu. I tak wszystkie nasze zraziki musimy zrobić. Zrazy mamy gotowe. Można też użyć innej formy naszej zrazy. Ważne, żeby w środku był farsz, żeby nam nie wychodził. Można także zrobić z mięsa mielonego, dać do tego troszkę jajeczka, rozpłaszczyć i też zawinąć. Idziemy teraz smażyć. Na suchą patelnię nalewamy troszkę oliwy oleju i układamy na gorącym tłuszczu nasze zrazy. Można także obtoczyć w mące, jak ktoś ma problemy z smażeniem, taki bardziej naturalny na sucho. Ja zrobię to na sucho. To jest mocno, musimy ze wszystkich stąd powsmażać na te zrazy.
smażone z jednej strony, odwracamy. I tak na około musimy podsmażyć. Zrazy już mam obsmażone ze wszystkich stron. Przekładam je na blaszkę. Jeszcze jeden. I to na ten sosik daję boczek, lekko muszę go podsmażyć. Do boczku wrzucam cebulkę. I teraz boczek z cebulką muszę podsmażyć, żeby cebulka się zrumieniła. Cebulka się zrumieniła. Daję tutaj pokrojoną paprykę, grzybki, ogórki. Wlewam także woda, co pozostała nam z strony grzybków i troszkę wody, ewentualnie jakiegoś wywaru jarzynowego. I czekamy, aż się zarówni. Dodajemy także parę listków, troszkę ziela angielskiego, troszkę soli, troszkę pieprza. Coś się już gotuje, wkładam do sosu. Trzy zrazy. Resztę, co zostało, wyciekło, też wlewamy. Przykrywamy i dusimy, aż mięso będzie miękkie. Po około pół godzinie to mięso było fajne, miękkie. Już jest na pewno wszystko gotowe. Na sam koniec wlewamy winko. Zagotować i zajadać nasze domowe zraziki zawijane. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.